Sala sportowa szkoły podstawowej numer 10 wypełniona była zawodnikami grającymi nie jak zazwyczaj w koszykówkę, ale tym razem w szachy. Na początku swoich sił próbowały przedszkolaki 7- i 8-latki. Dlaczego zdecydowałaś się na udział w turnieju? Bo w tamtym roku miałam 3. miejsce. A w tym roku na którą pozycję liczysz? 2. Co roku chcesz być coraz lepsza, tak? A powiedz, co robisz, żeby być coraz lepsza w szachach? Chodzę na zajęcia w szkole. Chcę grać w szachy i co muszę zrobić? Trzeba się uczyć. I pomyśleć nad ruchem. Trzeba myśleć długo, ale pozytywnie, jak się gra. A co jest najważniejsze? Zrobić szachomata. Zrobić mata. Żeby była dobra zabawa. Jak dojść do tego mata? To nie jest takie proste, nie? Czasem wiele godzin potrzeba. No ja znam 2 maty. Jeden szewczyk, przed którym właśnie wygrałam tym szewczykiem, i królówka i goniec razem. Teraz właśnie taki mat zrobiłam. Wydaje mi się, że tutaj szachy są bardzo fajne, bo dzieci myślą, uczą się myśleć i sobie radzą z różnymi problemami później w życiu. W sumie w Mistrzostwach Jeleniej Góry w szachach udział wzięło około 150 zawodników. Chętnych do udziału w tego typu rozgrywkach przybywa, ponieważ w coraz większej ilości szkół prowadzone są zajęcia. Od września będą wszystkie szkoły w Jeleniej Górze już objęte szkoleniem, bo nam została tylko jedna. Są też szkoły, w których są prowadzone szachy poza Jelenią Górą, a w przyszłym roku uderzymy jeszcze większą liczbę przedszkoli dzięki pomocy miasta i Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. Także kto wie, czy nie będzie, przynajmniej w 10 przedszkolach w przyszłym roku szkolnym prowadzone będą szachy. Motywacją jest nie tylko zwycięstwo i te przepiękne puchary, które zostały wręczone najlepszym. Tu liczyła się nutka rywalizacji, możliwość wykazania się umiejętnościami, a przede wszystkim dobra zabawa.